tylko moje, wygląda tak jak życie wszędzie indziej, bo w każdym innym miejscu, bo mam repertuar dnia dość stały, niezależnie od miejsca, w którym jestem. Jak to? To nie jest tak, że pani ta blondynka z Instagrama sobie jeździ Bugatti 2-4 na dobę i pije sobie Prosecco? Jak wygląda życie Izabeli Budryn? Nie lubię Prosecco, zacznijmy od tego. Każdy z Was był ciekawy, kim jest kobieta, z którą jeżdżę Bugatti po Monaco. To chyba najbardziej wyczekiwany materiał. Panie i panowie, Izabela Budryn. Wspomniałeś o tych klubach. Tak. Bardzo dobry temat, ale przenieśmy się do tego, jak już dojedziemy na kawę. Teraz podgłośnimy sobie muzykę i poczylujemy jeszcze, ale to będzie następny wątek, o którym porozmawiamy. Każdy uważa takich ludzi jak ty jako ludzie sukcesu, ludzie tacy, którzy mogliby być inspiracją dla wielu ludzi. Dlatego takie pytania są bardzo, bardzo często przewijające się. Czym ci ludzie, którzy mają te super auta, czy jeżdżą nimi, czy prowadzą takie życie, czym się zajmują, czy zajmowali wcześniej? Więc na początku, Iza jest właścicielem, to na początku trzeba przyznać, Jumeira. Co to jest Jumeira? To zanim jeszcze o tym opowiemy. Ale się rozgadałem, ale wstęp. Na sam początek coś sprostować. To nie jest moja fura, tak? I to tak, nie jest oczywiście. Jakby... Czyli doprecyzowując, żeby każdy wiedział, jeżeli jeszcze nie wiecie, bo już nieraz u mnie tak samo było o tym wspominane. Właścicielem tego auta jest partner Izy. Ty zajmujesz się biżuterią. Tak, możemy zobaczyć też u ciebie na szyi. Biżuterię, to jest ręcznie robione. Bez podtekstu. Ale mam taki top, co wiesz, nie podkreślać jest dzisiaj. Tak, robimy ręcznie robioną biżuterię ze złota i z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, które mówi się, że mają swoje magiczne właściwości. Dlaczego właśnie w zasadzie biżuteria? To znaczy twoja przeszłość, do której zaraz przejdziemy, zawodowa, jest bardzo szeroka. A czemu teraz biżuterią tak, akurat? No wiesz co, po prostu ja robiłam tyle różnych rzeczy i to wszystko przychodziło do mnie tak naprawdę jednym wielkim przypadkiem. Moim marzeniem było zostanie commissaire priseur i w tym kierunku się kształciłam, czyli osoba, która przygotowuje obiekty na aukcje w domach aukcyjnych, obiekty sztuki, opisuje je, wycenia i prowadzi całą licytację. No okay. I jakby w tym chciałam się w tym kierunku iść, dlatego ta historia sztuki na Sorbonie. Później nam trzeba prawo studiować też, żeby dostać jakby, zostać tym commissaire priseur. Ja studiowałam historię sztuki i właśnie w Paryżu. Później wyjechałam na tą Sorbonę, ale do Abu Dhabi. I jak ją skończyłam, to dostałam pracę w przetargach sztuki Art Fair Dubai. Ile masz wtedy? Art Dubai. 23 chyba. Okej. Okay. Ale to nie była moja pierwsza praca. No właśnie, tak. W ogóle jeśli chodzi o pierwszą, to chyba opowiadałaś mi o tym wczoraj pierwsza, wieczorem. Tak. 16 lat w Nowym Jorku. Pracowałam na Broadwayu, w takiej dobrej włoskiej knajpie. Byłam hostessą, która doprowadza do stolików jakby klientów w włoskiej knajpie na Broadwayu. Czyli pracowałam, byłam niepełnoletnia, bez papieru, ale parę tysięcy dolarów na tym zarobiłam. Całe wakacje także pracowałam. A na początku mnie wsadzili w ogóle na telefon, gdzie przyjmowałam zamówienia jakby jedzenia na telefonie, gdzie kompletnie nic nie rozumiałam. Wiesz, bo po angielsku też nie mówiłaś tak jak mówiłam, wtedy. Mówiłam, tak jak teraz. Ale wiesz, jak lokale się zamawiają żarcie przez telefon, to różnie brzmi. I podają jeszcze, a najgorsze to były adresy. Wiesz, że skumaj adresy. To moja praca też była pierwsza w gastronomii. Miałem 14 lat, też bez papierów, ale to nie było w ogóle, nie trzeba było żadnych papierów, bo ponieważ to była mega dorywcza praca, to taki off-top można powiedzieć, w kawiarence parafialnej. Mieliśmy w parafii, w kościele, taką kawiarenkę i po mszy zbierali się ludzie, którzy chcieli wpłacić na Bielanach w Warszawie, na Wrzecionie. I to była moja parafia i tam sprzedawaliśmy różne ciasta, robiliśmy gofry, kawa, herbata. Zysk szedł do takiej wspólnej puli i potem mieliśmy mega tanie albo i za darmo wyjazdy takie, że 2-3 razy w roku jeździliśmy sobie w parafii, a że mieliśmy samych kumpli w parafii. Jak to się nazywa? No takie wyjazdy za granicę. Ale takie wyjazdy takie religijne. Nie, to było totalnie. Nie, w życiu. To było mało związane, że tak powiem, z kościołem. Ja jeździłam na pielgrzymki, bo byłam w katolickim gimnazjum. To było coś na zasadzie dwutygodniowego wyjazdu Włochy i Grecja. I fajnie mogliśmy sobie zarobić, to była moja pierwsza praca. Byłem takim menadżerem tego, że tak powiem, że wiesz, kasę zbierałem i ogarniałem wszystko, to pomagałem. Uczy przedsiębiorczości. No. 14 lat miałem, tak. I to taki off-top można powiedzieć, ale słuchaj, bardzo się rozwinęliśmy w tym temacie, więc dopijmy sobie na spokojnie tą kawkę, którą jeszcze mamy do picia i w następnym miejscu porozmawiamy o
twoich dalszych etapach kariery zawodowej, które są mega ciekawe. Ja nie wiem, jak my to zepniemy czasowo, szczerze mówiąc. Stop! W tym miejscu chciałem powiedzieć, że czeka na Was jeszcze jeden ekstra materiał. Wycięte sceny z Monaco. Teraz już każdy z Was wie, żeby zasubskrybować program High Five. Wtedy nie przegapicie najlepszych materiałów. Okej, okay, Iza ma 16 lat, jest 2 miesiące w Nowym Jorku, zarobiła pierwsze tysiące. Co dalej? Wróciłaś do Polski? No tak, nie, no to wiesz, 16 lat, no to jeszcze liceum i tak dalej, ale jakby, wiesz co, ja tak naprawdę od samego początku, od kiedy pamiętam, ja mam taki drive, że chcę pracować, chcę coś robić, chcę coś organizować, chcę zarabiać pieniądze. Jeszcze wcześniej w ogóle moi rodzice mieli na wybrzeżu polskim w miastach różnych butiki. Aha. W takich nadmorskich miejscowościach z biżuterią, żeby było śmiesznie. Jasne. Ja tam, wiesz, największa moja nagroda dla mnie to było zostawać tam samej i sprzedawać rzeczy. Po tych studiach w Abu Dhabi dostałam pracę w Dubaju przy targach sztuki, ale tam nie byłam za długo, bo przechwyciła mnie perła. Co to jest perła? Browary lubelskie perła. Okej. Okay. To było tuż po studiach. Tak, tak. A tak. Przez studia byłaś w Dubaju. Tak. I tam studiowałaś w Abu Dhabi. Studia i później praca w Dubaju. Zaraz po studiach od razu dostałam robotę przy targach sztuki. W Monaco, w Dubaju. Tak, tak, tak. I tam miałam super pensję, fajnie, jakby fajnie to wszystko wyglądało. Aczkolwiek dostałam lepszą propozycję. Ale hotel, przepraszam, że ci przerywam, ale to jest mega miazga. Piękna sprawa z widokiem. Piękny widok mają i tu jest... No nie taki fajny jak my z okna. Nie, ale mają też tu taki pomost, łódeczkę i tą łódeczką sobie zobacz, dopływasz do tej restauracji tutaj naprzeciwko. Nie samochodem, tylko możesz łódką przepłynąć. Miazga, cudowna sprawa. I wracając w Dubaju przy tych targach. No i co, przyniosłam, tak, no i przeniosłam później się do Lublina, już ci muszę tak powiedzieć w takim dużym skrócie. I tam była ta perła. Tak, tak, tak. Bo ja dla Kim byłaś dla Perły? Ja dla Perły dużo wcześniej pracowałam, tak naprawdę od liceum. Kino Perła. Kino Perła to był taki projekt, który sama wymyśliłam. Aha. Dla nich. To były kina pod chmurką. W 27 miastach w Polsce finalnie otworzyłam tyle tych kin, 27 kin, gdzie mogłeś obejrzeć sobie klasyki kinematografii za darmo i do tego jeszcze sobie wypić piwko i zjeść popcorn na leżaczku pod chmurką latem. Aż w końcu mi zaproponowali pracę jako zastępcę, byłam zastępcą dyrektora marketingu i właśnie dlatego zmieniłam Dubaj na Lublin. Aczkolwiek tego dyrektora marketingu nie było. Albo się zmieniał co 3 miesiące. Więc ja każdego miałam chyba 3 dyrektorów nad sobą. Każdego musiałam wprowadzać. Zanim on się wprowadził, oczywiście, wiesz, wszystko było na mojej głowie. Więc tak naprawdę te kilka lat wszystkie projekty, dużo projektów sama robiłam. Więc naprawdę miałam super szkołę i dużo się wtedy nauczyłam. Przez to, że zaczęłam realizować kampanie telewizyjne i kampanie outdoorowe ogólnopolskie dla nich, to wszystko jakby było tworzone w Warszawie. Ja ciągle do tej Warszawy jeździłam, no i udało mi się ich przekonać, żeby otworzyć biuro marketingu w Warszawie, taki mini oddział. Zaczęłam od eventów. I te eventy, które organizowałam dla Perły. I tam nagle na te eventy zaczęły przychodzić mega fajne osoby. Wpadłam na pomysł, że wynajmę patio. I na wakacje zrobię tam bar. I sobie zrobię po prostu miejscówkę latem. Na gastronomii się nie znam w ogóle, więc zrobię to tylko, ale eventy jak najwyraźniej mi wychodziły dobrze, więc po prostu będę tam robić imprezy. Latem poznam ludzi wszystkich, zamknę to i będę miała z głowy. No i tak powstało patio. Wynajęłam je za 5000 zł miesięcznie. Postawiłam bar za jakieś grosze. Meble oczywiście, parasole, szkło dostałam od Perły. Inne jakieś tam, wiesz, filiżanki od innych firm, kieliszki i tak dalej, alkoholowych. Aha. No i od pierwszego dnia, to pamiętam, to był 6 czerwiec, od pierwszego dnia to był po prostu sukces taki, że ludzie tam bili drzwiami i oknami, nie? I całe wakacje tam było full. I były zajebiste imprezy. Od środy do niedzieli rano. Wakacje minęły, zamknęłam to i zaczęło się. Co się zaczęło? Zaczęło się to, że wszyscy właściciele i klubów warszawskich zaczęli się interesować tą przestrzenią i chcieli
bo tam jakby w tej przestrzeni było wcześniej, był wcześniej klub Nine, później Utopia, no i przestrzeń była do wynajęcia. 60 tysięcy złotych, pamiętam, znaczy czynsz tam wynosił tej przestrzeni w środku i każdy chciał ją wynająć. Monobar, Brzoza 1500, Delight, XOXO. Każdy był tą przestrzenią zainteresowany. Właściciele tego budynku są bezpośrednio powiązani też z Perłą, więc byłam osobą, która oprowadzała tych wszystkich zainteresowanych po tym budynku, bo tam też na górze miałam biuro Perły. No i w końcu zarząd zadecydował, że ja muszę zrobić tamten klub. No ja już mówiłam, ja no kompletnie się nie znam na gastronomii, tym bardziej całorocznej, że nie ma takiej opcji. Poza tym ja nie mam pieniędzy, tam trzeba przynajmniej bajkę włożyć. Nie ma takiej opcji. No i 3 miesiące mnie przekonywali do tego, aż w końcu dałam się namówić i ja po prostu robiłam wszystko, założyłam spółkę, jakby cały mój pomysł, wkład i tak dalej, oni zainwestowali, podzieliliśmy się udziałami. Super. No i co się wydarzyło? I otworzyliśmy, to było 6 czy 9 stycznia, zobacz jak szybko, nie? Negocjowaliśmy wrzesień, październik, to około 2 miesiące trwały te namawianie mnie, żebym ja to zrobiła. No i później w 2 miesiące tak naprawdę, wiesz, cały klub odwoczyliśmy, ale tak no dużo też tam było zrobione, no bo była tam wcześniej Utopia. Kompletne po prostu szaleństwo. I pozytywnym tak, tego słowa znaczeniu. Tak. Czyli tak. Cały czas do przodu, cały czas dobre wyniki. Tak, i później otworzyliśmy, później otworzyliśmy w Lublinie też Nadzieję i Radość. Kluby takie. Tak. Po tym jak ja sprzedałam udziały w Miłości, jak byłam w 8 miesiącu ciąży i już po prostu nie dawałam rady, a wiedziałam, że sama tego no nie pociągnę z dzieckiem, bo jeszcze chciałam karmić piersią i tak dalej, a praca w klubie to była naprawdę 7 dni w tygodniu. Ja tam cały czas byłam, cały dzień, całą noc ja byłam w pracy. Sprzedałam swoje udziały, urodziłam i zabrałam Saszę na Bali na rok macierzyński. Spędziliśmy sobie na tym Bali. No ale niestety kilka miesięcy po sprzedaży moich udziałów po prostu klub upadł. Sam z siebie? Naprawdę? Głupoty zaczęli robić po prostu. Bez ciebie nie dawali racji. Nie tylko bez mnie, bo tam wiesz, było. Mieliśmy taki team, który po prostu to ogarniał. Potem wyjechałam na Bali, gdzie miałam pełną depresję, bo się rozstałam z ojcem dziecka, bo nagle straciłam tą miłość. No właśnie. Jakby w dwóch. Aspektach. Dosłownie w przenośni. Tak, i nagle nie mam co robić, jestem odcięta od wszystkich, od wszystkiego. Nie miałam pomysłu, w ogóle nie wiedziałam, co mam zrobić. Kompletnie nie wiedziałam, co mam zrobić. Codziennie sobie zadawałam pytania, co ja mam zrobić, jaki biznes, jakie coś. Codziennie po prostu się katowałam tym pytaniem i przez to, że po prostu ja się tak katowałam tym i to było dla mnie najważniejsze, to mi nie dawało takiego spokoju ducha i wiesz, i nie byłam w stanie po prostu tego wymyślić, bo się cisnęłam się cały czas. O. I założyłam wtedy bloga raczkującamama.pl, gdzie jest to wszystko. Dzisiaj przy śniadaniu czytaliśmy tego bloga. Jakby tu nie ma nic do śmiechu, bo to jest ciekawe, ale jakby my między sobą tam. Tak. Z uśmiechem na twarzy to czytaliśmy. Tak. Ale to był właśnie ten artykuł, który czytałeś, to był pierwszy artykuł, wpis. No i to wiesz, tam jest oczywiście to, jak się czyta, to jest śmieszne, ale tam jest sama prawda. Tak, i wylewasz to po prostu, prawda, dokładnie. Nie. To nie było nawet sposób nie, na zarabianie nie, nie, nic. Nie, w ogóle nie. Właśnie, nie, takie, odcięcie się i taka troszeczkę spowiedź przed samym sobą. Takie katarsis, tak, oczyszczenie. Tak, oczyszczenie. Ale okazało się, że to jest bardzo potrzebne innym, więc po prostu zaczęłam to kontynuować. Aczkolwiek... ale wąskie uliczki. Teraz bardzo, bardzo rzadko piszę, no bo po prostu nie mam czasu. I co się wtedy potem wydarzyło? Czemu w ogóle wróciłaś do Polski? No ile można siedzieć, wiesz, na Bali. Tutaj mogę siedzieć całe życie. Na Bali jeszcze nie byłem, ale, tak. Jeżeli jest lepiej niż tutaj, to bez problemu bym siedział. No musiałam już wrócić. No tym bardziej, że nic nie mogłam sobie tam wymyśleć. No czaję, wiem, o co chodzi. No i co, i najprostsze sobie wymyśliłam nieruchomości. Okej. No bo to łatwo jakby wejść
Jak nie masz co robić, to te nieruchomości są dobrą opcją. No i tam przeszłam jakieś szkolenie, zaczęłam pracować, ale w tym momencie się odezwali do mnie znajomi, że chcieliby mnie zatrudnić jako dyrektor marketingu w jakiejś tam firmie, która robi suplementy. Już tam się z nimi prawie dogadałam, ale wtedy przyszedł jeszcze ktoś inny i mnie zaprosił jakby, żebyśmy razem robili od początku firmę właśnie z suplementami. Okej. Okay, i zaczęłaś... się zajmowałam przez półtora roku. Czyli w nieruchomościach byłaś krótko. Chwileczkę. I potem od razu te suple. I od razu te suple i tam jakby od samego początku, wiesz, od tworzenia receptur, produktu, brandingu, wchodzenia na inne kraje. Jakby ta firma dalej funkcjonuje, już tam w niej nie jestem, na rynku azjatyckim. Mhm. Ale już tam nie mam nic z nią wspólnego. Jasne. No i potem przyszła ta biżuteria. A jak z twoją przeszłością motoryzacyjną? Wcześniej, przed tym jak siedzieliśmy w białym Chironie, jeździłaś jakimiś superautami? Czy to były jakieś zwykłe auta? Tak, od samego początku właściwie. Już w tej Perle się zaczęło, bo Perła miała takiego Porsche 911. Taką służbówkę dostałaś? Tak! Służbowa Carrera, zajebiście. W ogóle cabrio, tylko no niestety, ale ona była cała obklejona perłą. Ona miała, okay. Miała taką wielką etykietę. Dobra, ja bym to przeżył. Jedne drzwi, drugie drzwi, wiesz, także po prostu jedna wielka jeżdżąca reklama. To też jest pewnego rodzaju taka umiejętność chyba, żeby dobrze ogarniać biznes. Czy to twój własny biznes, czy to biznes twojej firmy, która cię zatrudnia? U ciebie widać też, już tak kończąc nasz materiał, widać, że... bo nie było chyba żadnej porażki takiej mocnej, drastycznej, jeśli chodzi o twoją karierę zawodową. Wszędzie było raczej do przodu, zarówno te kluby, restauracje, jak i praca w Perle, jak i suple, życie w Dubaju i tak dalej. I to, o czym chyba rozmawialiśmy też poza kamerami, to do tego można nawiązać, że przyczyna jest w zasadzie bardzo banalna. Wiesz co, jeszcze miałam jeden fail, to było Nadzieja, właśnie ten jeden z tych trzech tam się klubów, nie powiodło. Który nie poszedł, okay. O ironio lotu. Już myślałam, że było zbyt idealnie. Tak, i też jakby trzeba pamiętać, w którym momencie się wycofać, bo jakby możesz, no co, wyszły nam dwa kluby, super, robimy trzeci i on od samego początku nie poszedł, od samego początku, od pierwszego dnia otwarcia coś było nie tak. I tak właśnie daliśmy sobie, nie wiem, 3, 4 czy 5 miesięcy. No i wiesz, i przez te 5 miesięcy ładowaliśmy tam kasę, energię i czas. I się opłaciło. I trzeba właśnie wyczuć dobrze ten moment, kiedy odpuścić. Ze sceny zejść. Tak. Kiedy odpuścić i jak... i znaleźć, i po prostu się zorientować, że dobra, lepiej już tego nie cisnąć. Nie? A jakbyś miała na swoim przykładzie nie dawać rad, to nie jest kompletnie rada, ale jakaś taka puenta na zakończenie, może odnośnie tak, jak najbardziej. Twojej, nie wiem, twojej przeszłości zawodowej, czy coś, z czego może inni, którzy nas teraz słuchają, mogliby wnioski wyciągnąć? Tak, jest jedna taka rzecz, którą ja często w sumie powtarzam u siebie na Instagramie, bo to jest naprawdę game changer moim zdaniem, żeby coś dobrze zrobić w życiu, musisz wiedzieć, w czym jesteś dobry. Banalna rzecz. Generalnie my intuicyjnie wiemy, w czym jesteśmy dobrzy, w jakim kierunku idziemy, już gdzieś tam od szkoły sobie wybieramy, czy jesteśmy bardziej humanistami, czy interesują nas ścisłe przedmioty i tak dalej, czy bardziej jesteśmy, wiesz, idziemy w tą stronę kreatywną. Jest takie coś jak Instytut Gallupa, gdzie robisz sobie testy, to jest na całym świecie jakby dostępne, robisz testy, które badają twoje 5 dominujących talentów. Każdy ma jakby w sobie 5 dominujących talentów, okay. Które do 16 roku życia się mniej więcej kształtują na podstawie pochodzenia, twojego środowiska, jak zostałeś wychowany. Lecimy chyba dalej, co? Się rozgadaliśmy. Paulo Coelho, po prostu. Się rozgadaliśmy, a zanim jeszcze odjedziemy, to zanim zapomnę, to w końcu to powieszę. Chociaż nie wiem, czy to... Ciekawe, czy w ogóle... Fajnie pachnie, czy nie fajnie pachnie? Ciekawe, czy poczuję, bo ja mam jeszcze po tej koronie. Masz COVID? Powinieneś poczuć, bo ja czuję... mam problem z zapachami po COVIDzie. Co ty gadasz? No, połowę to ja ci dam dwa leki, będzie w porządku. To jest intensywne. Proszę bardzo. Teraz można jechać.
Zgadzasz się na taki coś? Taki coś? To taki prezencik ode mnie, no. Będę dumnie wozić. Jest, jest. Ja też. Ale czekaj, tu ja go do tego smarta zabieram, tak? Oczywiście, że tak, nie ma problemu, możesz gdziekolwiek. Mam tylko jeden. Mimo, że 1000 zamówiłem. Spoko, ładnie wygląda. Wrzucę fotkę, możesz wyrzucać.